W ramach wstępu do tego odcinka tak naprawdę nie powinno być słów, nie powinno być żadnych dźwięków, tylko powinniście sobie wyobrazić błękit nieba i błękit morza. Mury rozgrzane słońcem i na tym wszystkim rozpięty sznur, a na tym sznurze powiewające czyste, świeże pranie. Tylko białe, nie wiem jak oni to robią, zazwyczaj wszystko jest w bieli. To jest taki codzienny obrazek śródziemnomorski w sam raz do naszego letniego codziennika Lente. Bardzo jesteś romantyczna. Ja to mam z praniem tylko skojarzenie z jednego internetowego mema, w którym na pierwszym obrazku jest kadr z filmu Niekończąca się historia, czy niekończąca się opowieść, nigdy nie wiem. I to jest niekończąca się opowieść w dzieciństwie, a potem jest drugie zdjęcie pranie i to jest niekończąca się opowieść w życiu dorosłym. I to jest moja bajka, ale zostańmy przy tej twojej bardziej romantycznej. Rzeczywiście trudno sobie Śródziemnomorze bez tego prania wyobrazić. Ja jako zapachowiec od razu sobie myślę, że na przykład to jest bardzo popularny motyw do odtwarzania w produkcji perfum. I bardzo wiele jest bardzo eleganckich i wyrafinowanych właśnie wód toaletowych i perfumowanych, w których przewija się to hasło zapach śródziemnomorskiego prania. Więc rzeczywiście jest to wizja romantyczna i elegancka zarazem. Ja niedawno byłam na ślubie, słuchaj, w Izraelu i było to coś przeuroczego. Niestety nie było jak robić zdjęć za bardzo, więc nie mam żadnej dokumentacji, ale był bardzo elegancki ślub w bardzo eleganckim ogrodzie, a tuż obok był budynek, z którego właśnie powiewało pranie. I ta panna młoda w pięknej sukience i pięknie nakryte stoły i tak dalej, i nad tym to powiewające pranie, to była dla mnie taka kwintesencja Śródziemnomorza, właśnie zderzenie tej bardzo pięknej, wyrafinowanej estetyki z taką bardzo codzienną codziennością. Ja lubię robić pranie, w przeciwieństwie do twojej niekończącej się opowieści męczarni. Ja bardzo lubię pranie, to mi jakoś tak porządkuje rzeczywistość i zawsze w domu moim ukochanym miejscem jest to miejsce, gdzie można to pranie rozwiesić, potem wyprasować. Tak medytacyjnie to traktuję. No ale właśnie, w związku z tym ja nigdy nie wystawiam swojego prania na świeże powietrze i na słońce, bo ja lubię, jak ono jest w domu i daje w domu taki też zapach świeżości i taki też sygnał, że oto wszystko jest w porządku, bo mieliśmy czas na pranie. No tymczasem nad morzem Śródziemnym to pranie rzeczywiście zwisa z balkonów, z okien i wszędzie się suszy, ale nie tak świeżo było w starożytności i pachnąco. No tak, no ale wiesz, pecunia non olet, tak? Jak powiedział jeden z cesarzy, to jest powiedzenie oznaczające, że pieniądze nie śmierdzą, które jest jakoś tam powiązane z tą historią, bo swego czasu opodatkowano toalety w starożytnym Rzymie. Dlaczego? Dlatego, że w toaletach zostawiamy rzecz, której w starożytności do prania używano. Otóż w starożytnych pralniach jako wybielacz i w ogóle środek do prania, szczególnie białego, najlepiej sprawdzała się uryna. I tak to było, że te zakłady pralnicze starożytne, folusznicy tak zwani, oni zwykle urzędowali na rogu ulicy, gdzie można było właśnie po prostu idąc ulicą udać się za potrzebą i zrobić siusiu i później oni to zbierali i biedni niewolnicy najczęściej nogami ugniatali w tym płynie tkaniny, tak, aby je oczyścić i wybielić. Także rzeczywiście tak to było, ale zostawmy ten smutny czas. Dzisiaj pranie śródziemnomorskie, no raz, że właśnie z pięknymi zapachami się kojarzy, z tą świeżością. Tu od razu powiem wam, że właśnie nad Morzem Śródziemnym w krajach południa bardzo się często stosuje naturalne mydła do prania, mydło z Aleppo, mydło marsylskie i dodaje się olejki eteryczne do prania, żeby właśnie nadać praniu taki zapach, jakbyśmy chcieli, niekoniecznie taki, jaki chce akurat producent sprzedający swoje
swoje płyny do płukania w supermarkecie. Jest to też dużo zdrowsze i dużo bardziej ekologiczne. Powiedziałaś o tym, o tej świeżości i no tutaj nam od razu wskakuje element pogodowy i element nieodzowny nad Morzem Śródziemnym, mianowicie słońce. Otóż warto pamiętać, że to pranie, które się suszy na świeżym powietrzu, jest dodatkowo przy ładnej pogodzie poddane takiemu antybakteryjnemu wybielaniu, dlatego czarny się nie suszy, jak ja jestem głupia, no przecież dlatego. No właśnie. Powiedziałaś o tym suszeniu w domu, no i oczywiście też to się zdarza, notabene jedną z najpopularniejszych relacji, jaką miałam w ostatnim czasie na swoim Instagramie, był taki obrazek pokazujący jakieś takie piękne pałacowe wnętrze w Neapolu z pięknymi freskami i na tle tych wyrafinowanych, eleganckich, wiekowych fresków zupełnie zwykła suszarka do prania i właśnie wiszące tam jakieś majteczki i inne kalesony. Więc to się oczywiście zdarza. Natomiast generalnie nastawienie tych śródziemnomorskich gospodyń jest takie, że nad Morzem Śródziemnym w wielu częściach tej krainy geograficznej jest dosyć wilgotno. Ja to na przykład pamiętam z Rzymu, słuchaj, jak ja tam mieszkałam, to tam było tak wilgotno, że ja miałam wrażenie, że moja pościel jest zawsze taka trochę mokra po prostu, tak? No tak, no i w Izraelu jest to samo, 80% wilgotności, lipiec, sierpień to są te miesiące, gdzie no kremu nie nałożysz na twarz, bo ci spłynie, a co dopiero wysuszysz pranie. No właśnie, a pomyślmy jeszcze, jak jest na przykład w Wenecji, tak? Więc tam mimo wszystko lepiej, żeby to pranie było właśnie na słońcu, na zewnątrz, żeby ta wilgoć w te mury nie wsiąkała, no bo się robi takie zamknięte koło, ta wilgoć w środku, to przecież też są później grzyby i różne inne paskudztwa. No mamy tutaj też, że tak powiem, kilka korzyści w jednym, bo jak dobrze rozwiesimy pranie, to ono też się tak pod swoim ciężarem rozprostowuje, jest mniej prasowania. Ja zawsze wspominam jeden ze swoich pobytów we Florencji, kiedy właśnie obserwowałam pana, od którego wynajmowałam pokój, jak rozwieszał koszulę z żoną, mówiąc, że właśnie one się w ten sposób si stirano da sole, same się prasują, tak? I już się na to prasowanie... Jak ktoś robi sprzątanie tutaj za nami i wyrzuca butelki, to odcinek o sprzątaniu to odcinek sprzed tygodnia. Polecamy. Polecamy. No ale wiesz co, tak z drugiej strony, jak sobie teraz pomyślę, to mimo, że to pranie powiewa w większej części Śródziemnomorza, to nie powiewa wszędzie. Ty wspomniałaś o Izraelu, ja też zresztą o tym ślubie, gdzie pranie powiewało i to było bardzo malownicze, ale tak naprawdę właśnie w Izraelu i też na przykład w południowej Hiszpanii, do której ja jeżdżę, jednak częściej się suszy albo na zamkniętym balkonie, albo w ogóle w Izraelu, który jest taki bardzo technologicznie i elektronicznie zaawansowany i lubujący się w tych wszystkich technicznych wynalazkach. Oni tam w ogóle najchętniej stosują suszarki takie bębnowe. Dlaczego? Dlatego, że tam dla odmiany jest ciągle pył z pustyni i piach w powietrzu. I na przykład w Hiszpanii, w Andaluzji, no wystawienie na dwór prania kończy się tym, że trzeba je prać po raz kolejny, tak? Bo wszystko jest właśnie w jakimś takim rdzawym nalocie. Więc są takie miejsca, gdzie to się nie sprawdza. No we Włoszech i w Grecji rzeczywiście sprawdza się wspaniale. Co ciekawe, nie tylko latem. Bo też z takich ciekawostek jeszcze warto przytoczyć fakt, że również w mroźnej pogodzie można wywieszać pranie. Tutaj jakieś reakcje fizyczno-chemiczne zachodzą i nawet jeśli ta woda się zamrozi w koszulach, to i tak później odpada albo wyparowuje, a do tego właśnie też działa to antybakteryjnie i antyseptycznie, także super się sprawdza. Jak mówimy o praniu i w ogóle o kulturze śródziemnomorskiej, no to bardzo jest ważny ten czynnik ludzki i na nim bym chciała jak zwykle zakończyć. Przypominam sobie czasy pandemii, kurczę, to już się wydaje, że to było 100 lat temu, a to dopiero co było przecież. I było bardzo dużo w sieci widocznych takich różnych obrazków, jak właśnie włoskie gospodynie rozwieszają pranie między budynkami, między mieszkaniami, ta linka jest na jakimś takim kołowrotku przerzucana, prawda? I to pranie rozwiesza się wspólnie, to jest taki moment, kiedy siłujemy się z tą linką, ale też zamieniamy kilka słów właśnie z sąsiadem, robimy coś razem, tak? I to w pandemii było takie ważne, bo to była jakaś namiastka w ogóle kontaktu z drugim człowiekiem, krótka i właśnie na odległość, no ale ciągle jednak była.
I myślę, że o tym warto pamiętać. Warto to pranie rozwieszać z dzieciakami na przykład, tak? Poprawa samopoczucia, dlatego że robimy coś grupowo, jest gwarantowana. No i znowu, to chyba jest przecież taki najważniejszy element właśnie śródziemnomorskości, to bycie z drugim człowiekiem. Także kiedy rozwieszamy pranie. Ja jak rozwieszam pranie i prasuję, zawsze słucham podcastu. Co i wam polecam, na przykład podcastu Lente o kulturze śródziemnomorskiej w specjalnym wakacyjnym wydaniu, czyli w naszym letnim codzienniku Lente. Jeśli wam się podoba ta codzienna letnia przygoda, to zapraszamy na Instagram, na Facebooka i na Patronite. Do usłyszenia za tydzień.